Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie ponownie w Henry Stickmin Collection, The Henry Stickmin Collection, zawsze zapominam o tym D. Tak, i dzisiaj sobie zaczniemy, myślę, właśnie kolejny... Czekajcie chwilę, bo ja normalnie nie pamiętam, co ja tutaj miałam. Wszystkie z Charlesem, to wiem, ale tutaj Pure Blooded Chief, aha, i Ghost Inmate, okej. Okay. Dobra, to w takim razie lecimy dalej, tutaj Pure Blooded Thief i Convict Allies Boosted. No, ucieczka z innymi skazańcami, sprzymierzenie się z Eli i strażnik pokonany. To my lecimy z tym koksem. Zobaczymy w ogóle, jak to będzie. Trochę się spodziewam, że zajmie nam ta gra minimum jeszcze jeden odcinek, ale zobaczymy. Może to być ostatni. Cholera wie, w gruncie rzeczy. No, it's been a long ride, but we're almost there. You've heard of the Topak clan, right? They have a secret base out here. I'm hoping they might let us join up with them now that we're on the run. Should be right around the... Hang on! Czy by nam pozwolili, jeśli od nich właśnie ukraliśmy coś? Serio? Oni z Wall chyba przychodzą, nie? O Jezu. Ciekawe. Gotta get out of here. We're sitting ducks. Get the prisoner. Okej, po jednym każdy, tak? Nie wiem, Lina i RPG. Nie wiem, do czego ma to służyć, ale dobra. Czekaj, jaki dokładnie był plan? Też się zastanawiam w gruncie rzeczy. Dobra, to Lina i skrzydła. Let's try and get up to the... Oh! Two enemies towards the launch tower. Okej. Okay. To się udało, więc będzie trzeba się oczywiście wrócić. Got one of them right here, bro. Nice. Now where's the other one? Tak. gdzie to będzie? Tutaj. Okej, okay, to lecimy w takim razie tak. Kontroler RPG. niezbyt dobry typ RPG, żeby je kontrolować, ale w dalszym ciągu chociaż możesz kontrolować. Dobra, to kontroler i skrzydełka. Pa, pa. Dzięki, skrzydła, bardzo fajnie. Czy tam za skrzydła, cholera jasna. Cholera jasna wie, dobra, lecimy w takim razie tutaj. Co my tu mamy? Mamy możliwość przebrania się, mamy jakąś maszynerię czasu oraz... A to nie jest taka maszyna, co ten, co łaskocze? Tak mi się wydaje. Czekajcie, zobaczymy zaraz. Aha. Nie, to po prostu błąd krytyczny. Wyskoczył. O Jezu! Dry? Aha. Okej! odcinek wykonywanie misji napotkał błąd i powrót do poprzedniej lokacji. Let's try and get up to the two enemies towards the launch tower. O, jesteśmy w T-pose wszyscy. Dlaczego wszyscy jesteśmy w T-pose? Chyba coś poszło nie tak. Ta, widzę właśnie. Dobra, w takim razie cofnijmy się i może nie używajmy już tego dziadostwa, co? Dobra, maszyna jakaś czasowa. Nie wiem, dokąd mnie to przeniesie, ale... I will personally see to it that you are discharged. Let's try and get up to the... Okej, też opcja. Kto by pomyślał, że w tej sytuacji będzie dobrym wyjściem maszyna czasowa. Wehikuł czasu mały. Once we get to the top of this tower, we'll cross the bridge and be on the rocket. Hopefully the Topak clan will let us join. Trochę wątpię. Dad, they are here, on the bridge. Open fire. Roger that. Przyjąłem, a nie zgadzam się, ale dobra. Oh. Cholera.
cholera, nie będzie Henry'ego 7. Dobra, czekajcie, w takim razie się cofniemy jeszcze po ten... po tą paczkę z przebraniem. Hey, man. You serious? Tak, to jest bardzo przekonujące. Zgadzam się w pełni. Dobrze, dalej w takim razie. Nie wiem, bloczek. O! Naprawdę? Dlaczego pierwsze co klikam się udaje? No ludzie. Hold it. You're not Toppets. No. We're here to join you. We're wanted, just like all of you. Wait. You're the guy that stole our ruby. You do have some skills. We'll let you join, as long as you return the ruby. Don't move! Those two belong to me! You're coming with us. Hey, this is Charles. Charlie! Following up on that disturbance we saw at the bridge. Yeah, turns out the top ad leaders are here. Wait, is that Henry? Henry? Come on, help me take down the top ads! What do we do? O! To ciekawy wybór, ale się wpierw cofniemy, co? Dlatego też lecimy znowu tutaj. Dobra, nie wiem, Linka. Oła. Henry to zapamięta. Nie dziwię się. Złap mnie. Nie najlepsze wyjście. Grubas. Dobra, w takim razie dalej tutaj. Mamy tutaj możliwość nie wybrania niczyjej strony, możliwość wybrania strony rządu, możliwość dołączenia do klanu kapeluszy, cylindrów, ewentualnie udania się tutaj do ludzi z tego całego kompleksu ściany. Dobra, to w takim razie sprawdźmy wpierw ścianę, bo zakładam, że to się nie uda po prostu. You two will never see the light of day again. No właśnie. Więc zakładam, że to jest fail. Jeden wielki. O Jezus Maria, naprawdę? Jeśli nie możesz od nich uciec, to do nich dołącz. Dobra, to teraz żaden. O, ciekawe. This is quite the predicament. Tak, dokładnie. Ciekawa sytuacja, w której się znaleźliśmy. Mówiąc lekko. Wiesz, normalnie chciałbyś być wewnątrz rakiety, kiedy jest wystrzeliwana w kosmos. Nie sposób się nie zgodzić. Okej, w takim razie... No teraz nie wiem, no. Co chcę wpierw zrobić? No dobra, mój drogi Charlie, mój drogi kamracie, przepraszam. Ale na chwilę obecną cię zdradzę. Take these. I gotta fall back. Well done. Now get strapped in. We're about to blast off. Wow, I can't believe that worked. Oddycha mnie. You've taken everything from me. My reputation is ruined. Now I will ruin you. Papa. No nareszcie się udało. O, wszystko zali w porządku, super. Everyone, I'd like to welcome our new members. They really showed their gusto when it counted. Also, they promised to return the ruby. Tak, to nie wyjdzie, Miciula. rekrut kapeluszy. Czy tam cylindrów, nie wiem. Bardziej mi się podoba, szczerze przyznam, tych kapeluszy. A propos, dobra, w takim razie czas się wrócić i zobaczyć, jak to wygląda z Charlie. Tak więc rząd. I'm coming, get in. Alright, I got a plan. We gotta shoot out these support beams. All units fall back. We're going in for the big play. Też opcja. This is Charles reporting to base. I got a couple of friends here with me. You're never gonna guess who they are. Henry? Well, and if it isn't Ellie too, we've had you on our watch list for a while. Thanks for your help here today. I didn't think we could trust you after last time.
I guess we owe you one. Well, now that you mention it, we do have kind of a criminal history problem. W ogóle, za co ona trafia do tego, I suppose you've earned a pardon. Do kompleksu, przepraszam bardzo. Korka wodna, dobrze, dobrze. Przeproszeni kumple, dosłownie tłumacząc. Ale uniewinnieni kumple. No, bardziej tak. Dobra, w takim razie cofamy się w tym momencie do menu i sobie ponownie gramy tutaj. Tak więc, dobra, jeszcze raz. To i tym razem uznany za martwego. Lecimy. Boże, przez chwilę się martwiłam, że mój stoper mi źle pokazuje. Kurka wodna, ile odcinek trwa. Hello? Yeah, can I speak to the chief, please? Not available? Well, look, I was just wondering if the rocket plan was still in action. You know, the rocket plan. Firing up that space station into orbit. Yeah, the one where we can just sit around. No, you know, luxurious lounges, plenty of room, great view of Earth. Far enough away from any meddling governments. Yeah, still happening then. Yeah, right, we're leaving from that jungle base then, right? What? Relax, mate. No one's gonna be listening in here. Wszystkie informacje, których potrzebujemy. You really think someone's gonna try and steal an entire rocket? You must be mental. Right. Yeah. Dobrze. No to lecimy w takim razie. 4 godziny przed wystrzałem. Ach, ten mój skuterek niezawodny. Dobrze się zaczyna. Dobra, co my tu mamy? Limbo! Ajajaj. Chyba się nie udało. Ała. Czy to naprawdę jest maksimum, jak możesz się nachylić do tyłu, odchylić? O, może w ten sposób odchylić? Dobra, skocz. Ajajaj. Chyba cię trochę starło, kolego. Nieźle skaczesz, kolego. Dobra, to teraz mamy stop. Hey, can you... Oh yeah, sure thing. Dziękuję bardzo. A widzicie, nie ma to jak kultura. A guy just zipped right by me. I couldn't do anything about it. He's too fast. Intruder? Who is that? Can we stop him, please? Jestem waszą zmorą. Look, you're not allowed to change heads, alright? Now drop it. Getting on my nerves over here. Tutaj. Co to jest? Okej. O, to moje. Ewentualnie to mina. But it's so hot. Dobra, to teraz nic nie zrobimy. To change heads, alright? Now drop it. Getting on my nerves. Lecimy tędy. Co się właśnie wydarzyło? Bój się tego, uciekaj od tego. Ta skorupa i tak cię dopadnie. But it's so hot. Look, you're not allowed to change heads, alright? Now drop it. Getting on my nerves. Nie rzuć to, tylko porzuć to bardziej. Intruder has been spotted on the premises. Keep your eyes peeled and stop him if you spot him. No, dostał co chciał. Zobaczymy. He's headed straight for the rocket. Close the main door immediately. Ała. Lag. Dobra, co mamy dalej? Nie wiem. Ten, to się nazywa taran, tak? Taran, dokładnie. Nadal ignorujesz te lekcje fizyki? Dobra, wiertło. O Jezus, się przenosiętrze. He, wiertło robi brrr. Dobra, lecimy w takim razie z kolczastymi kołami. Kołami? Co kołami? He's riding straight up? What is this guy doing? Trying to steal our rocket? We'll take care of this. Mhm. Oi, chief. Got a clear shot here. Yes, go ahead. Ma czysty strzał, powiedział. Dobra. Mamy 3 różne młotki. Te. Za pierwszym razem. Ta, parę razy próbował trafić. Coś mu się nie udaje. Mm.
Zostało tylko 95 uderzeń. Dobra, dalej. Oła! Brzmiało trochę bardziej jak młot Kowalski, wiecie? Tam i tak nie było zbyt wiele mózgu na samym początku. Dobra, to ostatni młotek. Jedziemy? No, dawaj mi ten młotek. Wow! Wow! Okej. Okay. Emergency launch protocol activated. He's hijacking the rocket! Right hand man, where are you? I thought we had like... I thought we had a few more hours. Nie na moim, nie na mojej warce to znaczyło, nie na moim zegarku. Dobra, zobaczymy w takim razie. Chyba się paliwo skończyło. Powrót do tego. No, że rykoszet w każdym razie. No rykoszet, o to chodzi. Elementarnie. Dobra, co my tu mamy? Strzał precyzyjny. Dawaj. W linę. O! Serio to zadziałało? Dobrze wiedzieć, że to zadziałało w sumie. Rok później. Welcome to Stickman Space Resort. Built out of a former Toppat base, it's been refitted for your luxury enjoyment. The Toppats aboard have reformed and now work as crew members. The Toppats that remained on Earth were arrested, as you know. The resort is run by the man himself, Henry Stickman. You may wonder, why did he steal a criminal clan's rocket and decide to turn it into a resort? We may never know, but hey, you wouldn't be here if that didn't happen. Enjoy your stay. No dobra. Aha. Kosmiczny kurort Stickmina. No nieźle. W takim razie jeszcze się cofniemy. To jest tutaj, okej. Okay. I zobaczymy. Te rzeczy, żeby... O, rakiety. Jeju. Wow, złapał dużą rybę. Dobra. Dalej. Pełna prędkość. Pa. Tak. No, skończyło się paliwo. Dobrze, w takim razie. Cofamy się do menu, ponownie klikamy play i tym razem z innymi scenariuszami. W takim razie wszystko nam się udało, jeśli chodzi o Pure Blooded Thief. Dlatego też teraz przechodzimy do Relentless Bounty Hunter. I dobra, w takim razie. Standardowo, pierwszy Ghost Inmate. Tak więc lecimy. Hihihihihi. Tak, i że to pokonaliśmy i właśnie zwieźliśmy w tym czołgu. A, że wzięliśmy ten... pojmaliśmy, zdaje się, przywódcę tego planu. Ale nie przeczytałam wam w sumie. Fajnie, nie ma co. Dobra, wobec tego, skoro już mi się to zaliczyło na mapie, to sobie przeczytamy na szybko tutaj. Aresztowany został przywódca tych kapeluszy. Ten człowiek, prawa ręka, został pokonany. Ukradziono czołg oraz zostaliśmy uniewinnieni przez rząd. Dobra, w takim razie, skoro już wam przeczytałam, to wracamy do naszej historii. Tak więc mamy pilot, wewnętrzna siła albo magiczne zaklęcie. Wewnętrzna siła. To wszystko pokona. No, nijak nie rozerwiesz tych więzów. Dobra, co my tu mamy dalej? Tu jest pilot, tak? Dobra, magiczne zaklęcie. To się udało? No proszę. Okej. Okay. To ogarniacie. Cofamy się i zobaczymy faila z pilotem. Aha. To wystrzał, serio. Henry nie był impostorem. Wygląda na to, że pośród nas jest wciąż impostor. Czy coś się stanie, jak to kliknę? Nie, szkoda. Czasami są takie rzeczy, które trzeba kliknąć tutaj. Dobra, wobec tego. Orbital Cell Steel. Ok, co my tu mamy? Lockpick, bomba, promień
roztapiający. O, albo metalowa czapka. Lockpick. Use lockpick, to unlock. There is no lock to pick. O nie, nie ma, nie ma zamka. Nie ma zamka, jeszcze raz. Aha, to po prostu nas cofa tutaj. Metalowa czapka. Normalnie jestem za dobra w tą grę bez kitu. Henry's escaped. He's on his way towards the main cabin now, coming from wing 7. O nie, moja czapka. Smoked himself in Armory 7. Who left this open? No ładnie. Tak. Cofamy się w takim razie. A co tutaj jest normalnie, że są trzy te... Trzy błędy, a nie... Tak? Są trzy błędy? A no tak, bo przecież wszystko... Nie no. Bo właśnie ten lockpick niczego nie robi. Nie wiem, bomba. Lecimy. Wait. Te. Drzwi są otwarte. Dobra, ten tutaj... Aha, fajnie. No cóż, roztopiło się. Dobra, to ja nie wiem z tym lockpickiem, coś na pewno jest. Dawaj, jeszcze raz. Jeszcze raz. Musisz to przestać robić. Jeszcze raz. Tam nie ma zamka. Okej, okay. Chcesz zamka? Masz swój zamek. Okej. Okay. Powinieneś zająć się czymś innym. No dobra, w takim razie to dalej. Poproszę, co my tu mamy? Mamy jakiś granatnik. Piu-piu. Spluwa. Ewentualnie wielki miecz. Dawaj wielki miecz. Te. Cześć. To jest miecz dla dużych chłopców. Tylko dla dużych chłopców. Dobra, to nie wiem. Granatnik? Te. Wiedziałam, że to zły pomysł. Kto zabiera granatnik na stację kosmiczną? Dobra, to piu-piu. Czas na piu-piu. 1500. 1000. I need an update on that Henry situation. He's got one of our guns! He's monster us like crazy, we can't stop him! Ja mam fajne oko. Do I gotta do everything around here? Najwyraźniej. Hello. Siema. Wow. You should have stayed in your cell. Okej, okay, co my tu mamy? Mamy jakiś nano... nanowdzianko, że tak to ujmę. Możemy też stwardnieć, albo możemy go podciąć. Dobra, to podetnij go. Ała. Metalowa nogi. Kurde, to musiało... To wyciągnęło ze mnie... Auć, czy coś tam. Nie jestem pewna. To bolało w każdym razie. Dobra, nie wiem. Stwardnij. Ajajaj. Niezbyt efektywne. Rozkruszył się jak ciasteczko jakieś. To teraz ten nano... Nano skafander. No ładnie. To nie będzie pomóc. Impressive. Ale to nie... Najwyraźniej skuteczne. Jezu, jakie fajne! Ajajaj! Nie masz czasu, żeby czytać instrukcję dla tego z kombinezonu. Dobra, co my tu mamy w ogóle? Maksymalną grawitację poproszę, buty z maksymalną grawitacją. Chief, lost a solar panel. Yeah, oh no, I'm dealing with it. Okay. Don't even get snippy about it. Nie musisz tak narzekać. O to chodziło. Aha, widzę, że niechcący znowu trafiłam dobrze. Tak więc wracamy się na mapie tutaj. O. Poproszę działka. Czekaj, co?
Mechanizm wyrzucający jest zlokalizowany niedaleko twojego kciuka na prawej ręce. To mały przycisk z symbolem działka. Wszystko, co musisz zrobić, to uderzyć, w sensie uderzyć, nacisnąć ten przycisk, żeby wystrzelić działo. Uwaga! Nie. Jeśli nie odłączysz działo od skafandra, może się aktywować wewnątrz niego. No ładnie. Dobra, co jeszcze dalej jest? No jakaś tarcza. Wow. Jezus Maria. Niestety odbija tylko pociski rzucane, że tak to ujmę. No, że z dystansu ataki, można powiedzieć. Okej, wróć. Nie o to mi chodziło. Dobra, będę miała kolejną porażkę. Chciałam na mapę i dalej tutaj. Co my tu mamy do wyboru? Możemy lecieć na jakąś stację, możemy lecieć na Ziemię, możemy lecieć... Cholera wie, co to jest, na jakąś asteroidę, a tutaj jest jakaś satelita z kolei. Na Ziemię! To brzmi jak totalnie zły pomysł. Między innymi przez atmosferę. No właśnie. Skwarka w nas będzie. No, ładnie się upiekły. Okej, okay, co my tu mamy? Tutaj większa satelita. Jedziemy. Cyk. Morse? That's me again. We're picking up a data stream from our broadcasting satellite. You don't say. Yeah, just keep saying attack, 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 fire, shoot the laser. Oh, hang on. It just stopped. Aha. Następnym razem, kiedy zechcesz zaatakować, nie używaj satelity komunikacyjnej. Dobra, co tu jeszcze jest? Takie coś, kurde, co wygląda jak pocisk. Dobra, lecimy w stronę tego w takim razie. Nie wiem, co to jest. Kiwia. A! No ładnie. Przodem do wroga. Piękna sprawa. Dobra, w takim razie to do tego okrągłego dziadostwa, kulistego. Destination Earth. Hey, sir. Sorry to bother you. One of our off-site drop pods is on a direct collision course with the station. What? 3, 2, 1. No ładnie. Żyjesz? No chyba żyję. Took out our central core. We don't have any power. Oops. Can't really get down to Earth without it. So we're kind of just stuck. Who was that guy anyway? Why'd you grab him? Wolny człowiek. No dobra, w takim razie, to co? Myślę, że sobie zaczniemy w sumie jeszcze jeden scenariusz, co tam. Okej, w takim razie powracamy sobie do Relentless Bounty Hunter i lecimy w takim razie z Convict Allies. Z A. No i fajnie. Ellie też jest fajną postacią w gruncie rzeczy. Wait, you have a tank? No. Jakoś tak się złożyło. You said you stole this from the Topats? That name sounds familiar. I think I heard of them when I was getting locked up at the wall. Criminal organization, right? And you crossed the wall. Them, huh? Chodzi o complex. We gotta put this bad boy to use. What do you say we hit him again? I don't know about you, but I'm running pretty low on cash. Great. I'll get in touch with my contacts and find out where they are. Powiedziała, że ma dość mało gotówki właśnie. Czy tam pieniędzy po prostu. These tracks should lead us right to the secret top at base. We might even find... That's it. The transport train. I think they're supposed to be... There it is. Their money cart. I'm pretty sure that cart contains all the money they've amassed. There's our payday. Let's take it to them. Oi, you hear that? What is that? Tell me. Hey,
teraz. Dobra, tylko że ja coś chciałam... chciałam powiedzieć jeszcze, że tam był taki dialog, przy którym nie było napisów, ale ona tak naprawdę nie powiedziała tam nic nowego, tylko że po prostu właśnie muszą użyć tego czołgu, koniec, kropka. Dobra, dalej. Miecze. Betrayal. Lost the lead. Zdrajca i się pogubił? Coś takiego? Cholera wie. Nie wiem. Jak wiecie, czy można to lepiej przetłumaczyć, to mi napiszcie. Dobra, zabarykadujmy się. A kto ten prowadzi? No właśnie. Ładny czołg. No teraz można na niego będzie teraz... Można teraz będzie na niego patrzeć tylko z góry. Okej, to ostatnia opcja. Chodź! O. No ładnie. Well, that's one way to do it. Dokładnie. Now, how are we gonna get all this money out of here? To jest dobre pytanie. Dobra, co my tu mamy? Możemy użyć portmonetki. Możemy siłowo to podnieść. Albo użyć sterowca bodajże. Podnieśmy to. No, też opcja. No ładnie, Eli. Rozumiemy, dźwigasz. Czy tam podnosisz ciężary. To. So now what? Oi, this doesn't belong to you. Ciekawe, że nam przerwał tako. Jak mówię, dość ciekawe. Dobra, to w takim razie jeszcze poproszę moją portmonetkę. Man, this is gonna take forever. To prawda. Ajajaj. Wygląda na to, jakbyście mogli użyć monetki, która ma w sobie portmonetki, która ma w sobie dodatkowe portmonetki. Okej, w takim razie lecimy z powrotem do tego miejsca. Co my tu mamy? Możemy odbić jakąś tą... jak to się nazywa? Skorupę. Możemy zrobić łombo kombo, cokolwiek by to nie było. Albo użyć igły. Łombo kombo. Stickman. Nie pionek, tylko uderzenie. O. Ciekawe. Seems like we're out of the danger zone. That should do the trick. Aha. No ładnie. Szanuję. Dobra, w takim razie. Kapitalistyczne zyski. Okej. Okay. To się cofamy w takim razie. Poproszę to... To odbijanie. Enough. Ała. Auci. No trochę tak. Dobra, tutaj igła. What are you doing? What an idiot. Prawda? Trochę idiotyzm, to jest prawda. Jaki był tego cel? To nie było najlepszy pomysł. Musisz na to wziąć, za to wziąć na siebie winę. Naprawdę potrzebujesz tak pieniędzy? Dobra, to już jest przesada. Gdzie tak? Point. Chyba chodzi o to, że wiecie, że nie celować igłą, tylko, przepraszam, punkt wszycia. Sharp, oczywiście chodzi o ostrość igły. Pin. Pin to jest taka... Boże, jak to się nazywa? Pineska. O właśnie, pineska po prostu. No po polsku przynajmniej. Zamiast potrzebować, czyli need, jest needle, czyli igła, gra słów. I jeszcze tam w tym małym tekście jest, że to jest przesada. Stretch oznacza między innymi też ścieg. Więc nie ma jak gry słów, to nie? No i dobra, w takim razie. Aha, to już wszystko. No dobra, to do menu się udajemy. I tak, moi mili, następnym razem sobie zobaczymy, jak to będzie...
z tymi dwoma scenariuszami jeszcze, a potem zobaczymy ostatnią kombinację. Znaczy, ostatnie możliwe kombinacje. Mam nadzieję, że to się uda zrobić w następnym odcinku wszystko już. Możemy zrobić trochę dłuższy, zobaczymy jeszcze. Ale myślę, że w następnym odcinku właśnie zakończymy grę. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten Wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinek następny. No i co? Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz, a jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję... O mój Boże, co ja proponuję? Robo prawa ręka. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie i do usłyszenia, mam nadzieję. Następnym razem. Cześć!